Hejka kochani, dzisiaj kolejny filmik z serii Dary Natury i w roli głównej dzisiaj przedstawiam Wam arbuza. Moje słuchajcie, ulubiony chyba, jeden z ulubionych owoców. Po prostu uwielbiam arbuza. Mam nadzieję, że Wy go też lubicie, bo dzisiaj mam właśnie dla Was filmik o arbuzie. No i później standardowo pokażę Wam, jakie można fajne zabiegi sobie samemu zrobić w domu. Ale najpierw Wam powiem taką ciekawostkę, że arbuz kiedyś, znaczy jego druga jakby nazwa, to jest też kawun. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście. Ja słuchajcie, troszeczkę się naczytałam o arbuzie, bo chciałam coś więcej się na jego temat dowiedzieć, właśnie na temat nazwy i pochodzenia. I właśnie znalazłam, że się inaczej na niego mówi kawun. Byłam aż po prostu w szoku, bo nigdy tej nazwy nie słyszałam. W starej polszczyźnie jeszcze używało się, słuchajcie, tutaj sobie zerknę do ściągi, bo nie chcę się pomylić, karbus, garbus i harbus, a później się przekształciło to oczywiście na arbuza. To z takich fajnych ciekawostek o nazwie. Nie wiem, czy też wiecie, że są arbuzy dostępne w kolorze, znaczy chodzi mi, że są jeszcze białe, są pomarańczowe i właśnie te standardowe różowe, prawda? Taki ten ostry róż. Oprócz tego, jakie arbuz ma właściwości, słuchajcie? No i tutaj jest szerokie pole do popisu ma arbuz, bo niby arbuz jest taki mało doceniany, że on bardziej tak właśnie gasi pragnienie, tam troszeczkę nawilżająco działa, ale tak naprawdę arbuz, słuchajcie, posiada bardzo dużo witaminy A i C. W mniejszych ilościach posiada witaminę B1, B2 i B6. Zawiera sole mineralne, mangan, potas, miedź, a nawet żelazo, słuchajcie. Arbuz też zawiera 92%, słuchajcie, wody, czyli po prostu gasi nasze pragnienie teraz w to upalne lato. Zawiera przeciwutleniacze, które zapobiegają powstawaniu raka. To już takie bardziej medyczne sprawy. Oraz są bardzo dobre, słuchajcie, arbuzy właśnie przy odchudzaniu, bo mają bardzo niską zawartość kalorii, jak również poprawiają naszą odporność naszego organizmu, a także są idealne dla, słuchajcie, cukrzyków z grupy drugiej. Z takich nowości o arbuzie, słuchajcie, to dowiedziałam się, że nasi naukowcy na całym świecie badają teraz właśnie arbuza pod wpływem, że w ogóle arbuz ma jakby, może nie to, że zapobiegać, ale pomagać panom w impotencji. Czyli działają prawie tak jak Viagra, tylko teraz tak jakby naukowcy sprawdzają, ile trzeba by było zjeść tego arbuza, żeby to tak naprawdę podziałało jak ta jedna mała niebieska pigułka. Jakie działanie ma arbuz? Arbuz ma działanie tonizujące, rozświetlające naszą cerę, jak również zapobiega i powstawaniu wyprysków, w zwalczaniu właśnie tych wszystkich niedoskonałości skórnych oraz zajadów, jak również nadaje blask skórze, pięknie ją nawilża i troszeczkę ją odmładza. Posiada właściwości kojące i słuchajcie, możecie sobie właśnie takiego arbuza, na przykład jeżeli się spalicie na słonku, a teraz jest to możliwe, bo wiem, że w Polsce są bardzo duże upały, to możecie sobie arbuza położyć na te właśnie bardzo mocno opalone przez Was miejsca, ale mam nadzieję, że używacie filtrów, że się jednak słuchacie, ale jeżeli nie, to wystarczy sobie położyć arbuza, bo on idealnie koi Waszą skórę i właśnie zapobiega tym takim wszystkim takim aż palącym miejscom na skórze. Oprócz tego bardzo ładnie nam oczyszcza pory i ściąga je. No i teraz słuchajcie, przenosimy się do mojej magicznej łazienki, gdzie pokażę Wam, jakie możecie sobie zrobić zabiegi z arbuzem. Pierwszy to będzie taki tonik oczyszczająco-odświeżający i do tego będzie nam potrzebny zwykły jakiś pojemnik, jaki macie taki ze spryskiwaczem, ja mam akurat po odżywce, sok z arbuza,
I alkohol. Ja mam taki akurat kosmetyczny. I teraz słuchajcie, do tego właśnie pustego naczynia, które macie, wlewamy tyle, ile potrzebujemy, prawda, tego toniku. Ja akurat zużyję cały swój alkohol, który mam. Oczywiście, jeżeli ktoś ma bardziej wysuszoną skórę, no to polecam na przykład dodać wody albo troszeczkę oliwki i wtedy będzie bardziej ten tonik taki nawilżający. I teraz taką samą ilość wlewamy soku z arbuza. Akurat tu będzie mi ciężko to nalać, więc stwierdziłam, że po prostu łyżeczką dużo jakoś szybciej i łatwiej to wszystko tam wpadnie. I kiedy już właśnie taką samą ilość tego soku z arbuza wlejecie do tego alkoholu lub oliwki lub wody, to wtedy to wszystko musimy razem sobie wymieszać do jednolitej konsystencji. I taki przygotowany tonik właśnie nakładamy sobie na wacik i przemywamy całą twarz, szyję i dekolt. Słuchajcie, i taki tonik pamiętajcie, żeby trzymać w chłodnym miejscu i przecieracie sobie w zależności od swoich potrzeb w ciągu dnia. Sądzę, że bardzo fajnie odświeża buzię właśnie w letnie ciepłe dni. Kolejnym zabiegiem będzie właśnie zabieg peeling z arbuza i do tego oczywiście potrzebny jest nam sok z arbuza, cukier, ja mam akurat taki organiczny, wy możecie użyć brązowego i jakaś miseczka, w której będziemy wszystko mieszać. I teraz właśnie wlewamy sobie taki soczek gęsty z arbuza. Jeżeli macie z pestkami, to te pestki również do tego peelingu możecie dodać. Ja mam akurat taki bezpestkowy. I prawie całą tą szklankę będziemy musieli wsypać do takiej jednolitej konsystencji i powiem Wam, że ten peeling jest po prostu niesamowity. Pobudza strasznie wszystkie zmysły, super odtoksycznia ciało i naprawdę skóra jest bardzo, ale to bardzo milutka. Jak widzicie, ja mam taką gęstą naprawdę aż papkę, ale bardzo dobrze właśnie to się peelinguje. I jak widzicie, już taka gotowa papka. Ja akurat sobie nakładam na ręce. Wy możecie na całe ciało nałożyć ten peeling i wmasowujemy, tak jak każdy peeling. Pobudzi nam to bardzo dobrze mikrocyrkulację krwi i limfy, ułatwiając eliminację toksyn z organizmu, wygładzi skórę, która staje się miękka. I ten peeling wykonujemy 5 minut, po czym spłukujemy letnią wodą. I jeszcze ten zapach, słuchajcie, tak poprawia nastrój, a jak pobudza zmysły. Kolejny zabieg to będzie olejek z pestek arbuzy. Ja niestety, słuchajcie, nie miałam pestek arbuza, ale możecie go również wykonać z soku z arbuza, z oliwy właśnie dla dzieci. Ja akurat taką już posiadam. I po prostu jakąś szklankę potrzebujemy do tego, żeby to wszystko fajnie sobie wymieszać. I teraz słuchajcie, no i oczywiście łyżeczka. Teraz słuchajcie, wlewam właśnie ten soczek z arbuza. On może być taki troszeczkę gęściejszy. I do tego tą oliwkę dla dzieci. Oczywiście, jeżeli nie macie oliwki dla dzieci, może być oliwa z oliwek, tak? Nawet jeszcze lepiej. No i słuchajcie, musimy teraz to wszystko razem wymieszać. Upsi, spadła mi nakrętka. Pamiętajcie, że oliwka jest właśnie taka śliska. No i teraz to sobie wszystko wymieszamy do jednolitej konsystencji. Bardzo Wam polecam ten olejek, bo jest po prostu idealny prawie do wszystkiego. I taki przygotowany właśnie olejek bardzo dobrze nawilża, napina skórę. Jest, słuchajcie, też idealny dla dzieci do nawilżenia skóry i ma taką lekką właśnie konsystencję, delikatny zapach. Po tym peelingu, który Wam wcześniej pokazywałam, jest po prostu idealny. I nakładamy sobie to na, ja akurat tutaj na dłonie. Oczywiście możecie mniejszą ilość, bo jak widzicie, ja troszeczkę za dużo sobie nałożyłam, ale możecie też równie dobrze sobie zrobić taką maseczkę, czyli nakładamy na dłonie i później te
rękawiczki, które Wam pokazywałam w filmiku z oliwą z oliwek, możecie sobie nałożyć i tak się położyć spać. I taki olejek jeszcze Wam bardzo polecam do włosów. Też bardzo fajnie nawilża zniszczone końcówki. A teraz zabieg, tylko się mnie nie bójcie. Maseczka na stany zapalne oraz wypryski twarzy. Na twarz i szyję, tak jak widzicie, nakładamy niewielką jakby grubość plastrów, tak, z arbuza, bo jak widzicie, ja musiałam swoje trzymać, ale jak będziecie miały cieńsze, to wtedy one się dużo lepiej będą trzymały. Natomiast na skórę wokół oczu posmarujcie sobie z tym sokiem z arbuza, bo też bardzo fajnie działa. I po 20 minutach zmyjcie letnią wodą. Taką maseczkę polecam Wam raz w tygodniu, w zależności jakie macie duże problemy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że Wam się znowu przydał do czegoś. Pamiętajcie, że właśnie tym razem arbuz działa też bardzo ładnie przeciwzapalnie, ściągająco, ale też bardzo ładnie nawilża, czyli też teraz coś więcej dla skór suchych, bo jak wiecie, ja mam jednak problemy z trądzikiem, chociaż Wam powiem, że ostatnio mi się właśnie bardzo cera poprawiła. Mam nadzieję, że to też jest zasługa właśnie wszystkich tych zabiegów, które dla Was kręcę, no bo jest po prostu jakby poprawa i widać, że naprawdę to, słuchajcie, działa ta nasza ekologiczna kosmetyka. I tak mogę Wam szybciutko podpowiedzieć z takich nowinek, że zaczęłam brać żelazo. Jak sobie poczytacie właśnie o właściwościach żelaza, to możecie zobaczyć, dlaczego mi się moja cera poprawiła właśnie po żelazie. Dziękuję, słuchajcie, za uwagę. Fajnie, że ze mną jesteście. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo cieplutko. Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki, pa!